Sponsorem wiadomości sportowych jest firma A&A Studio Projekt Legnica Lubin. Jakub Jurek, witam Państwa serdecznie, zapraszam na wydarzenia sportowe. Piłkarze KGHM Zagłębia Lubin, którzy znakomicie radzą sobie w rozgrywkach Lotto Ekstraklasy, tym razem zagrają spotkanie w ramach 1/16 finału Pucharu Polski. Przeciwnikiem miedziowych będzie aktualny wicemistrz Polski Jagiellonia Białystok. Spotkanie z Zagłębia z Jagiellonią to bez wątpienia najciekawy i zapowiadający się mecz w tej fazie rozgrywek. Naprzeciw siebie staną pierwsza i trzecia drużyna Ekstraklasy. Obie mają w planach wypaść w pucharze jak najlepiej. Gdzie się pokazaliśmy, że kto by nie przyjechał, nawet taka Pogoń Szczecin, która jest uważana za bardzo dobry zespół jak na naszą ligę. Przyjeżdża i w pierwszej połowie praktycznie zdominowaliśmy ich i no nie mieli sytuacji tam poza główką Adama Franczaka. Także na losowanie nie patrzymy, kategorii pechowe, niepechowe. Przyjeżdża Jaga i przyjeżdża tutaj tylko po to, żeby rozegrać mecz, bo my chcemy je wygrać. Lubinianie w przeciągu kilku dni rozegrają trzy ważne spotkania. Kolejne dwa mecze w najbliższych dniach, także Puchar Polski i Liga. Z tego się cieszę, bo myślę, że można będzie pograć. Po to trenujemy, żeby grać. I fajnie, że wracamy trochę do takiego cyklu co trzy dni. Spotkanie z Jagiellonią już dzisiaj o godzinie 20 na stadionie Zagłębia w Lubinie. Piłkarki ręczne Metrako Zagłębia Lubin w ramach przygotowań do sezonu 2017-2018 PGNiG Superligi Kobiet wezmą udział w kolejnym turnieju towarzyskim. Miedziowe zagrają w silnie obsadzonym turnieju w Goleniowie. W te wakacje będziemy świadkami już 6. edycji międzynarodowego turnieju piłki ręcznej kobiet Summer Cup. W sierpniu zawody odbędą się w Goleniowie. Dla miedziowych będzie to okazja do zmierzenia się z wymagającymi rywalami. Bardzo się cieszę, że są wymagający rywale. Naprawdę z każdego roku dosyć trudno jest pozyskać dobrych sparring partnerów, dlatego się cieszę, że tych dobrych sparring partnerów w tym roku mamy dużo. Mamy sporo zawodniczek nowych w zespole, może nie nowych z nazwisk czy z umiejętności piłkarskich, ale no nowych w naszym zespole, dlatego wiadomo, że im więcej grania, tym więcej szansy na to, żeby te zawodniczki szybciej po prostu wkomponowały się w to, co gramy, zarówno w obronie, jak i w ataku. Oprócz tych turniejów pewnie gdzieś jeszcze kilka sparingów będzie. Ja bardzo się cieszę, że nam się udało te turnieje, w tych turniejach uczestniczyć i że ci rywale są tak wymagający, bo nie ma to jak grać z dobrymi. W dniach 19-20 sierpnia Metrako Zagłębia Lubin będzie gospodarzem Międzynarodowego Memoriału imienia Henryka Kruglińskiego. Koszykarze SMK Lubin za niespełna tydzień rozpoczną przygotowania do nowego sezonu. Lubiński klub czekają występy w drugiej lidze. Koszykarze Stowarzyszenia Miłośników Koszykówki do treningów powrócą 14 sierpnia i przed startem trenować będą 4 razy w tygodniu. Przez 2 tygodnie potrenujemy, później zmieszamy do 3 treningów plus sparingi. No i liczymy na to, że odpowiednio się przygotujemy. Wiadomo, wszyscy czekamy z niecierpliwością na ten nowy sezon, natomiast wiemy, że te przygotowania początkowe to jest bardzo ciężka robota, wydolnościówka. Tak naprawdę nikt tego nie lubi, no ale trzeba to przejść, żebyśmy później mieli odpowiedni poziom gry. W ramach przygotowań do nowego sezonu SMK czeka szereg meczów sparingowych. Rywale nie są jeszcze znani. Planu sparingów jeszcze nie mamy dokładnie rozpisanego, z kim będziemy grali, natomiast na pewno będziemy chcieli grać z jak najmocniejszymi przeciwnikami, bo nie jest sztuką sparować ze słabymi drużynami, prawda? Zresztą zawsze mieliśmy taką filozofię, żeby grać z możliwie najlepszymi rywalami. Byliśmy w trzeciej, szukaliśmy jak najwięcej drugoligowych i czołowych zespołów trzeciej ligi. W tym sezonie na pewno też tak będzie. No to już kwestia trenera, co po prostu tam sobie zaplanuje. No ale tak, na pewno jak najlepsze zespoły. SMK w drugiej lidze rozegra pierwszy sezon w historii. To już wszystko w dzisiejszych wydarzeniach. Państwu dziękuję za uwagę, życzę spokojnego popołudnia. Sponsorem wiadomości sportowych była firma A&A Studio Projekt Legnica Lubin.